Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj stwierdziłem, że zrobię porównanie, korzystając z tego, że mam dostęp do instrumentów na 40-lecie Squire'a, do tej limitowanej serii. Postanowiłem porównać ją z dużo droższymi instrumentami i nie chodzi tutaj o porównanie tego, co brzmi lepiej, tylko chciałbym zrobić jak zwykle temat na zasadzie, czy słyszymy w tych tańszych gitarach spod stajni Fendera faktycznie fenderowski sznyt w danym modelu instrumentu i czy te gitary są tak samo dobrze użyteczne do na przykład nagrań jak gitary zdecydowanie droższe. I na moich kolanach dzisiaj będzie Fender Stratocaster, jest to American Performer i właśnie rocznicowy na 40-lecie instrument serii Gold Edition. Moi drodzy, krótko o specyfikacji. Oba instrumenty to stratocastery z dużymi główkami, z klonowymi gryfami oraz podstrunicami z ciemnego drewna. W tym wypadku Americana mamy tutaj palisander, a w wypadku stratocastera z Gold Edition serii Squire'a posiadamy drewno Laurel. Akurat na temat inkrustacji czy markerów nie będę się rozwodził. Tutaj mamy prostokąty, tu standardowe kropeczki. Różnica w gryfie jest taka, że tutaj mamy w tym amerykańcu gryf klonowy takim miękkim C. Jest to taki gryf typu modern, bardzo komfortowy i to C jest lekko ścięte na rogach bardziej, na tych krawędziach gryfu, dzięki czemu ten gryf wydaje się nieco cieńszy. Tutaj moim zdaniem gryf jest podobnej grubości, no może nieco grubszy, ale również bardzo przyjemny. A za to, że mamy taki komfort tutaj i czujemy się fajnie, odpowiada fakt, że gryf jest wylakierowany. Wiem, że dla niektórych satyna jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, czyli gryf w amerykańcu byłby dla nich lepszą opcją. Tutaj mamy gryf polakierowany w połysku. Myślę, że ma to znaczenie też pod względem wizualnym bardziej, ponieważ z tym złotym hardwarem wygląda to po prostu obłędnie. Co do radiusa podstrunicy, no to mamy tutaj w obu gitarach 9,5 cala, więc są one zbliżone. Progi są bardzo podobnej grubości i są to moim zdaniem medium jumbo w obu tych instrumentach. Odnośnie wykończenia, czyli płytki, to nie będę się rozwodził, wiecie, widzicie jakie są różnice. Mostki są w tych gitarach typowe tremola vintage z giętymi blaszkami, z tym, że jeden jest tu złoty, w amerykańcu jest od razu świetnie ustawiony pod lekkim kątem, żeby można było od razu grać w dwie strony. Tutaj niestety przylega do deski, ale myślę, że po wyregulowaniu nie byłoby z tym żadnego problemu. Co do przetworników, no to wiadomo, w tym performance mamy Yosemite, trzy single Fendera, bardzo dobre przetworniki, bardzo fajnie się odzywają, a tutaj mamy dedykowane, limitowane przetworniki do tego Squire'a na 40. rocznicę i są to przetworniki na magnesach Alnico, pięciopozycyjne przełączniki i tyle. Aha, klucze. Klucze również są, jakbyście zobaczyli wizualnie, niemal identyczne w tych gitarach, z tym, że tutaj nie ma żadnych śrubek w Fenderze montażowych z tyłu. Są to klucze typu Cluson, takie vintage'owe, ponieważ chyba dokrętki są od wewnętrznej strony, tutaj od zewnętrznej raczej strony, a tam montaż jest na śrubach. Ale wizualnie jest identycznie, nawet główki są takie same i co więcej mają możliwość montażu struny, wkładając ten otworek, który jest w kluczu, co zapobiega poluzowywaniu się kluczy na struny na kołku. Moi drodzy, obie gitary naprawdę są świetne. Odnośnie amerykańca powiem, że jest ustawiony zdecydowanie lepiej niż Squire, ale tego mogliśmy się spodziewać. No, ktoś poświęcił trochę więcej czasu na to, żeby to dobrze wyregulować. Tutaj musiałem sobie sam podregulować tą gitarę do własnych preferencji, ale powiem Wam, że nie było z tym żadnego problemu, więc tutaj śmiało możecie nabywać ten instrument, wyregulujecie sobie go pod siebie i będzie dobrze. Posłuchajmy, jak brzmią te instrumenty oba i myślę, że obydwa są bardzo użyteczne. Wiadomo, że wszystko zależy od brzmienia, od preferencji gitarzysty, od tego jak gra. Ja postaram się zagrać tutaj tylko czystym i crunchowym brzmieniem na obu tych gitarach, na przetwornikach, we wszystkich pozycjach, żebyśmy mogli posłuchać, czy faktycznie jest jakaś olbrzymia przepaść między gitarą
niemal trzykrotnie droższą. Więc sprawdźmy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!